Więc witaj, z jakiej jesteś klasy? Jestem z klasy 3 D1. Okej, czyli przedmioty rozszerzone? Biologia i chemia. Dobrze, super. A później na studia jakie byś chciał iść? Moim marzeniem jest dostanie się na studia na uczelni medycznej, profil lekarski bądź lekarsko-dentystyczny. Czyli w sumie ambitnie, fajnie. Jest stresik przed tym wszystkim, przed maturą? Stresik jest zawsze, ale stres w umiarkowanych dawkach działa stymulująco na organizm. Dobrze, więc ogólnie myślisz, że się wzruszysz tutaj na apelu, czy raczej niekoniecznie? Myślę, że tak, no bo w sumie to już kończę 6. rok w tej szkole i na pewno łezka poleci. No, dokładnie. Więc co? Myślę, że na pewno raczej zdasz tą maturkę, bo szkoła dobra. Mam nadzieję. No, myślę, że sobie poradzisz. Dzięki. Dobrze, również dziękuję. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie otoczenia. Mamy dobrą samoocenę, wysokie poczucie własnej wartości. Dajemy sobie prawo do popełniania błędów. Bez poczucia winy i wstydu. My dorośli chcieliśmy was tego nauczyć. Czy nam się udało? Mam nadzieję, że tak. Liczę, że opuścicie mury naszej szkoły w przekonaniu, iż jesteście mistrzami. Że osiągnęliście sukces. Że nauczyliście się doceniać piękno. Że nauczyliście się znajdować w innych to, co najlepsze. I kiedyś będzie wam dane powiedzieć, pozostawiam świat odrobinę lepszy. Przed wami jest jeszcze jeden sukces. Wierzę, że jest on na wyciągnięcie ręki. Kilka złotych rad od, no właśnie, odchodzących już maturzystów tego roku. Do matury warto zacząć się przygotowywać, powtarzać, no albo od nowa się uczyć trochę wcześniej niż wam się wydaje. Nauka jest ważna, ale z perspektywy czasu warto jest też zadbać o sen, o relacje z bliskimi i o takie samopoczucie swoje dobre. Żeby, tak jak to jest w tym takim memie, nie zostać zrzuconym starszym. Poza tym, tak właśnie mnie taka refleksja natchnęła, że właściwie to, czego się najbardziej żałuję, to okazje, które nie są wykorzystane. Dlatego bierzcie udział w różnych projektach, wyjeżdżajcie na wymiany, organizujcie ciekawe wycieczki, zadbajcie o swoje pasje. No i dlaczego? Dlatego, że to bardzo poszerza horyzonty, rozwija i jest po prostu przyjemne. I już prawie na koniec. Nie bójcie się doświadczać życia. A co za tym idzie? Popełniać błędów? Bo wbrew temu, czego uczy nas szkolny system, bez nich człowiek nie mógłby się rozwijać. Witam serdecznie, dzień dobry. Z której jesteś klasy? Z 3 AG. Czyli rozszerzasz matematykę i fizykę. Rozumiem, że to było twoje powołanie. Nie chcę o tym rozmawiać. Myślisz, że zdasz maturę? Myślę, że jestem dobrej myśli. Jak wyjdzie, zobaczymy, aczkolwiek raczej zdam. A jak myślisz, psycha siada czy nie siada? Siadam już w pierwszej klasie. Ale co, po tylu latach szczęśliwy, że kończysz szkołę, czy raczej nie? Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że kończę tę szkołę, aczkolwiek będę miał bardzo dużo przyjemnych i nieprzyjemnych wspomnień. A jaki planujesz wybrać sobie kierunek studiów i jaką przyszłość masz z tym związaną? Na razie myślę nad tym, żeby zdać maturę. Gdy to się stanie, wtedy będę myślał nad studiami. Mam już swoje plany, ale na razie zachowam je dla siebie. Dobra, teraz kilka krótkich pytań. Kto napisał Potop? Sienkiewicz? Tak, czy nie? Tak. Okay. Dobra, drugie pytanko. Twierdzenie Pitagorasa. No to było tak, że jak mamy trójkąt prostokątny, no to kwadrat przy prostokątnej, kwadrat przy prostokątnej to kwadrat przeciw prostokątnej. Dobrze, jesteś przygotowany, widać. Nauczyciele spełnili swoją robotę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Co to Wokulski? Mieliśmy o tym?
Stary, przy panu Tadeuszu było, prosto. Ej, a co masz w pierwszym? Imię, nazwisko. Imię, nazwisko? Ale czyje? No moje. Twoje? No dobra, to wpisuję. Mularz mi się nie chce zamknąć. Czy mogłaby pani przedłużyć ten sprawdzian o jakieś 5 minut? Chyba każdy ma taki problem, prawda? No dobrze, jeżeli tak sprawa wygląda. Oliwka? No? Weź sprawdź, czy to nie ten sam, co CE pisali. No czekaj. Sprawdzam, okej, okay, dobra, to ten sam. Prześlę ci na meta. Dziękuję ci za tą informację. Nasza szkoła zawsze zdaje najlepiej. Na przykład, oto wyniki ostatniej matury. Język polski 99%. Matematyka 99%. Oraz język angielski 198%. No nie, przepraszam, 100%. Teraz będzie gadała wykład. Chodź, zagramy w coś. No dobra, to co? CS? Nie, CS jest passé. Chodź na Legunie. No nie mogę się skupić! Szkoda, że nie można jej wyciszyć! Jak to nie można? Patera! Jednak posiadał taką wiedzę. Tak. A potem tak. Narracja. I znowu tak. I tak. Właściwy i rzecki jako i znowu autor. Tak. Inteligentny w swoich postępowaniach. Co to za hałas? No bo słyszałem, u mnie sąsiad robi ścianę. Dobrze, Maciu, wycisz.